Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w związku, w zdrowiu i w chorobie, dobrej swojej dowoli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy teraz Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Znak mojej miłości, jako znak mojej miłości, wierności, i wierności w imię Ojca, w imię Ojca, Syna, i Syna, i Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Mężu, mężu, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości, jako znak mojej miłości, i wierności w imię Ojca, i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Teraz zanieśmy do Boga nasze gorące błagania i modlitwy. Módlmy się za Patrycję, Łukasza, za rodziców, świadków, za wszystkich tutaj zgromadzonych. Módlmy się za nowych małżonków, aby Chrystus obecny
swoje życie. Wysłuchaj nas, Panie. Księdza wszystkich małżonków tutaj obecnych.